Zadanie. Dany jest trapez ABCD niebędący równoległobokim. Może od razu rysujmy. Odcinki AB oraz DC są podstawami trapezu, a odcinek DE jest jego wysokością. Na odcinku DE obrano punkt L o tej własności, że suma pól trójkątów ABL oraz CDL jest równa połowie pola trapezu ABCD. Uzasadnij, że punkt L dzieli odcinek DE na połowę. Przyjmijmy, że dolna podstawa jest równa A, górna B, odcinek LE jest równy X, a LD to jest H minus X, czyli od całej wysokości odejmujemy właśnie tego X. I zapiszmy to jeszcze na dole. OK, tu są nasze oznaczenia i teraz przejdźmy do dowodu. Wiemy, jak czytamy w zadaniu, że suma pól tych dwóch trójkątów zaznaczonych kolorem zielonym i pomarańczowym jest równa połowie pola trapezu ABCD. Więc to zdanie zapiszmy. Suma pól tych trójkątów jak będzie wyglądała? Zapiszmy pole trójkąta ABL, to jest 1/2 podstawa A razy wysokość x, dodać pole trójkąta pomarańczowego, 1/2 podstawa B razy wysokość, to jest H minus X. Ta suma pól trójkątów jest równa połowie pola całego dużego trapezu, więc połowa trapezu to będzie 1/2. A jaki jest wzór na pole trapezu? To jest suma podstaw A plus B razy wysokość H i dzielone na 2. Tutaj widzimy, że w mianowniku są dwie dwójki, czyli tak naprawdę po wymnożeniu czwórka. Żeby nie bawić się z ułamkami, pomnóżmy całe równanie przez 4. Tutaj dwójka z czwórką się skróci, będzie 2ax dodać 2b. Nawias przepiszemy, później wymnożymy. I tutaj te dwójki się skrócą z czwórką, otrzymamy w nawiasie a plus b razy h. Teraz pozbądźmy się tych nawiasów, wymnóżmy to wszystko, więc mamy 2ax dodać 2bh minus 2bx równa się, wymnóżmy tu przez nawias, ah dodać bh. Przenieśmy wszystko na jedną stronę i przeprowadźmy redukcję. Widzimy, że tutaj tylko 2bh i minus bh można wyredukować, więc spisujemy 2ax dodać bh minus i tutaj te dwa wyrażenia spisujemy bez zmiany. Teraz zmienię kolejność zapisu, podkreślone wyrażenia zapiszę obok siebie, po to, aby za moment wyłączyć wspólny czynnik przed nawias. Więc na razie jeszcze nic tu szczególnego nie robię, zmieniam tylko kolejność zapisów, kolejność jednomianów. Teraz z pierwszych dwóch jednomianów wyłączamy przed nawias 2x, więc w nawiasie otrzymujemy a minus b. Tutaj z kolei wyłączmy przed nawias h albo minus h. Korzystniej będzie wyłączyć minus h. W nawiasie otrzymamy minus b dodać a równa się 0. Widzimy, że tutaj tak naprawdę te dwa nawiasy są identyczne, tylko w tym drugim nawiasie jest inna kolejność literek, więc zapiszmy to tak, żeby ta kolejność była taka sama. I najpierw napiszę a z plusem, a później b z minusem. OK. I widzimy, że tutaj w tych obydwu iloczynach powtarzają się nawiasy a minus b, więc możemy wyłączyć nawias przed nawias. Z pierwszego elementu otrzymamy 2x, a z drugiego minus h i równa się 0. Teraz może zetrzyjmy te oznaczenia i dalej kontynuujmy rozwiązywanie równania. Kiedy podany iloczyn jest równy 0?
jest równy 0 wtedy, kiedy albo pierwszy nawias jest równy 0 lub drugi nawias 2x minus h jest równy 0. Czy a minus b może być 0? Treść zadania wyklucza nam ten przypadek, więc napiszmy, że a jest różne od b. A tu jest napisane, że dany trapez nie będący równoległy bokiem. Więc ten pierwszy przypadek nie odpowiada warunkom zadania, więc musimy się skoncentrować na tym drugim przypadku. Więc tutaj może z lewej strony dokończę, więc napiszemy, że 2x minus h jest równe 0, więc 2x jest równe h. Możemy to równanie podzielić na 2 i otrzymujemy, że x jest równe 1 druga h. I tutaj właśnie mieliśmy uzasadnić, że punkt L dzieli odcinek DE na połowę. I rzeczywiście x jest połową wysokości. Tutaj jeszcze chciałbym na końcu dopisać, bo dla sprawdzających to jest ważne, że ten pierwszy przypadek nie odpowiada warunkom zadania i nasze rozwiązanie pochodzi właśnie z tego drugiego nawiasu. I to jest w zasadzie koniec naszego dowodu, naszego uzasadnienia.